Hejka, dzisiaj zrobimy sobie grilla i to takiego grilla, którego może zrobić dosłownie każdy. Nawet jeśli mieszkacie w mieście, bez problemu grilla z mojego przepisu zrobicie. No oczywiście nie będziemy go robić na balkonie, trzeba będzie troszeczkę ruszyć za miasto, ale zaraz pokażę, jak to zrobić, żeby nie taszczyć ze sobą nie wiadomo jakiego sprzętu, jakiś koszyk piknikowy, grilla jakiegoś wielkiego na grilla, którego ja tutaj zaproponuję. Można się wybrać nawet autobusem. Co nam będzie potrzebne? Wystarczy jakiś plecaczek, mniejszy lub większy, może być nawet mniejszy. Oczywiście jakiś starszy, bo tutaj nam się wszystko upieprzy, ubrudzi, także no, rewi mody nie będziemy robić. Wystarczy coś, co nam przeniesie. Będzie nam potrzebny ruszcik. On nam tu wejdzie do plecaczka. No nie całkiem wejdzie, ale to go jakoś zaraz tutaj ułożymy. Teraz tak. Będziemy potrzebowali jakieś papiery na podpałkę, stare dokumenty. Ważne, żeby nie były takie kredowe, śliskie, woskowane, bo wtedy wiadomo, chemia się pali paskudnie i raz, że będziemy zanieczyszczać środowisko, czego robić nie powinniśmy, a dwa to no, kiełbaska z dodatkiem chemii, to raczej nie bardzo. Więc tak, my jedziemy we dwójkę, więc dwa talerzyki też tutaj idą do plecaczka. Jakiś ręczniczek papierowy, żeby był na wytarcie. Jakiś soczek na przepitkę. Oczywiście keczupik. My akurat lubimy keczupik do kiełbaski. Jeśli ktoś lubi musztardę, sos czosnkowy, to jak najbardziej. To akurat jest bez znaczenia taktycznego. Oczywiście kiełbaska. Można też wziąć karkóweczkę albo warzywa. Co kto tam sobie lubi na grillu zrobić. My akurat lubimy kiełbaskę, więc kiełbaska ląduje w plecaczku. Teraz tak, dwie szklaneczki na soczek. My jeszcze bierzemy masełko, bo lubimy chlebuj z masełkiem. Natomiast jeśli byście na tego grilla wybierali się w jakiejś porze mocno letniej, czyli przy jakichś upałach czy czymś, to masełko sobie przemyślcie dobrze, bo może się okazać, że ono tutaj w plecaczku wypłynie i zatłuści nam tutaj wszystko. Chlebek do kiełbaski też się przyda. Oczywiście jakiś nóż, jakby trzeba było coś ukroić. Widelce, nożyki do kiełbaski. Zapalniczki lub zapałki. Ja, żeby nie było niespodzianek, biorę od razu trzy zapalniczki, żeby się nie okazało, że któraś nawali i nie będziemy w stanie grilla odpalić. I najważniejsza rzecz. Worki na śmieci. Gdziekolwiek ruszamy w teren, absolutnie nie zostawiamy nic po sobie. Jeszcze pół biedy, jak się wyrzuci ogryzek czy skórkę z banana, ale ludzie potrafią syfić normalnie, totalnie. Potrafią zostawiać puszki z piwa, butelki. Nieraz jak idziemy gdzieś nad rzekę czy gdzieś, to plastikowe butelki leżą. No po prostu syf totalny. Ja bym po prostu chciał zobaczyć, jak oni w domu żyją. To przecież tak chodzić w takich śmieciach, jak tak rzucają byle gdzie, to chyba jest ciężko. No przepraszam, nakręciłem się, ale strasznie tego nie lubię. Dobrze, mamy plecaczek. Jeszcze sobie kocyk weźmiemy. On nam się tu bez problemu zmieści. I możemy ruszać. Plecaczek nam się wprawdzie tutaj nie zasunie. Jednak troszkę za mały wziąłem. Ja pojadę autem, bo jestem leniwy, ale jakbyście chcieli ruszyć w teren autobusem, no to ciuteńkę większy plecaczek i myślę, że z takim kierunkiem można na grilla ruszać. No i znaleźliśmy sobie miejscóweczkę. My będziemy robić wprawdzie grilla, ale przez jakieś służby może to być wzięte za ognisko, dlatego musimy się dostosować do przepisów, które regulują palenie ognisk. Czyli tak, przede wszystkim musimy wyjechać poza granice administracyjne miasta, ponieważ w miastach to palenie ognisk dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Musimy zachować odległość od terenów leśnych co najmniej 100 metrów. Tutaj nie ma terenów leśnych nigdzie, więc spokojnie. 10 metrów jest przepisowa odległość od wszelkiego rodzaju suchych płodów rolnych, czyli traw i tak dalej. Mamy kamienistą plażę, wodę naokoło. Nic się tutaj nam nie powinno zadziać. Co jeszcze? Chyba jeśli chodzi o przepisy, to chyba wszystko. Więc możemy ruszać, zbierać budulec, czyli kamyczki. Z kamyczków wybudujemy sobie taką prowizorkę grilla. Na to pójdzie ruszcik. Jako paliwo uzbieramy suchych gałązek. A właśnie, wracając do gałązek. Jeśli chcemy spalić jakieś gałązki, to trzeba wybrać tylko suchutkie i to tylko takie, które są już połamane. Nie niszczymy żadnej przyrody, nie urywamy gałęzi, które żyją.
nie pozyskujemy drewna po prostu z niczego żywego. Zbieramy tylko te gałęzie, które są suchutkie. I tak samo, wracając do terenów leśnych, również na terenach lasów państwowych nie wolno takich gałązek nawet pozyskiwać, żadnego drewna. Dlatego trzeba znaleźć teren, który nie jest w granicach administracyjnych miasta i poza terenami lasów państwowych. Czyli teraz będziemy zbierać kamyczki i suche, poniszczone gałązki na paliwo do grilla. No to kamyczków żeśmy sobie już troszkę nazbierali, takich większych, żeby się lepiej budowało, troszkę, tak jak mówiłem, suchutkich gałązek, to wszystko musi być fajnie wysuszone, o, dosłownie suchusieńkie. I tutaj sobie spróbujemy coś teraz z tych kamyczków wybudować. Miarkę mamy oczywiście ruszto, czyli mniej więcej tyle, tutaj kamyczki możemy sobie odgarnąć. O, tutaj jest wysoki stan wody, także nam się tu już od razu mokre pokazują, ale to myślę, że się jakoś tutaj na tym będzie palić. Oczywiście przy tej robocie się można upieprzyć jak nieboskie stworzenie, ale nie mówiłem, że będzie to czysto, łatwo, ale przyjemnie powinno być. Oczywiście budowlańcy zapewne tutaj będą mogli skrytykować, że to krzywo, nieładnie, bez zaprawy, ale my robimy tak, jak nam się uda. Ważne, żeby to było funkcjonalne. Ładność i trwałość będzie na dalszym planie. Zresztą, jeśli chodzi o trwałość, to cokolwiek robimy w plenerze, zawsze się starajmy zostawiać wszystko tak, jak zastaliśmy. Czyli jeśli zbudujemy sobie takiego grillka, to odchodząc, po prostu trzeba go rozebrać. Nie zostawiamy po prostu śladu po sobie. Coś ten kamyczek jest krzywy. O, tutaj nam ta budowa. Tak nie będzie stało. Zaraz coś dopasujemy. O, już jest lepiej. O, myślę, że spokojnie powinno wystarczyć. W miarę jest prosto. Kiełbaska nie powinna uciekać. Czyli możemy próbować sobie to pomału rozpalić. Żeby nam tutaj ten ogień nie uciekał. Możemy tutaj ten tył jeszcze dodatkowo obudować. Kamień jest. O, więc będzie zabezpieczony w jakiś sposób. Teraz tak, wyciągniemy sobie parę kartek papieru, chociaż te gałązki myślę powinny się odpalić z dodatkowej podpałki, ale weźmiemy tam jakieś dwie kartki. Zamkniemy. I oczywiście gałązki od najcieńszych zaczynamy. Bo te się będą nam najlepiej palić. Zobaczmy, czy zapalniczkę znajdziemy. No i tutaj pomału nam się będzie rozpalać. Jak się rozpali, można się pomału brać za pieczenie kiełbasek. O, tutaj już nam kiełbaski się pięknie pieką na ruszcie. Moja urocza asystentka po prostu dba o to, żeby nabrały właściwych parametrów.
Chwilkę się będą piekły. Tutaj na razie rozpala nam się ogień. Jeśli chodzi o grillowanie takich kiełbasek, to ten ogień najlepiej jakby się wypalił i grillować to nad żarem. No, trzeba by dużo więcej drewna, także pomału jak to nam się będzie wypalać, będziemy dokładać drewienka i po prostu pomału te kiełbaski ogrzewać, opiekać, aż będą zdatne do spożycia. O, tutaj już je zaczyna brać. Tu już się pięknie opieka kiełbaska. Także pieczemy sobie spokojnie dalej. Troszkę nam się ogień rozbujał za bardzo, ale tutaj nasza asystentka wykazała się przytomnością, porwała kiełbaski i musimy zaczekać, aż ogień troszeczkę się zmniejszy, bo pali się po prostu fest. A na tym naszym grillu po prostu polowym nie mamy możliwości żadnej regulacji wysokości. Znaczy można by niby kamienie dokładać, ale to raczej przy takim rozpalonym grillu lepiej tego nie robić. Już kiełbaski się troszeczkę podpiekły z jednej strony. Jak się troszkę nam ogień uspokoi, to będziemy je dopiekać dalej. Kiełbaski nam już tutaj dochodzą. Już są tutaj pięknie przypieczone. Tutaj moja urocza asystentka smaruje chlebek. Za chwileczkę będzie można tutaj te kiełbaski sobie spokojnie wszamać. No, to kiełbaski nam tutaj już chyba doszły. Będziemy próbować. Próbuj, kotełku, czy dobre, upieczone. Przykręcimy jeszcze te, bo też nam tutaj się przepikają. Tutaj mamy troszkę. O, warunki fajne. Warunki polowe, ale to takie mają być. Cieplutkie, pyszne. Fajnie, pachnące. Ogniskiem. Super, to ja też się idę nawcinać. No, także grillka żeśmy sobie upiekli, pojedliśmy. Tak jak mówiłem, gdziekolwiek, czy to biwakujemy, czy piknikujemy, czy cokolwiek robimy w przyrodzie, zawsze się starajmy doprowadzić miejsce, które użytkujemy do całkowitego porządku, tak żeby śladu nie było. Tak jak mówiłem, śmieci wszystkie do woreczka zabieramy do domu. W tym momencie jest ustawa o gospodarowaniu śmieciami, więc z domu wam odbierają wszystkie śmieci. Nie ma potrzeby ich zostawiać gdzieś w przyrodzie. Ile byście nie, tych śmieci nie dali w domu, to wam po prostu zabiorą. Ognisko oczywiście zalewamy wodą, palenisko. I najlepiej pozostałości popiołu zasypać jakimiś kamyczkami, czy tam co tam jest pod ręką. Generalnie ten popiół jest taką rzeczą organiczną, czyli ono się rozkłada w przyrodzie. Nie ma problemu, nie jest to plastik, który będzie tutaj się szwendał 500 lat. To myślę, że nawet już jutro nawet nie będzie widać, że tutaj ktoś cokolwiek robił. Nie wiem, jeśli pomysł wam się spodobał, oczywiście dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się zdrowo, do następnego razu.